Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jest ze mną Kalbar. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich, siema. Gratuluję wygranej. dziękuję bardzo. Jak emocje? Powiedz mi, wchodzisz do areny i co się w głowie działo? Szczerze, tak jak trenerzy mówili, oczywiście ich słowa zawsze się sprawdzają. Wychodziłem na arenę, stresowałem się okropnie. Wskoczyłem tylko do naszego basenu, jak mówimy. Wskoczyłem, patrzę na przeciwnika i to jest to. W jaki sposób? No, poczułem tą walkę, naprawdę poczułem od początku tą walkę. A ten moment, w którym widziałeś, że masz wygraną w kieszeni? Oczywiście tutaj trzeba podkreślić, że Bary tutaj założył mi trójkąt i było bardzo ciężko z tego wyjść, ponieważ dobrze go zapiął, tam brakowało chyba tylko ręki, szczerze nie wiem, no bo wiadomo, jeszcze emocje ogromne. I ja z tego trójkąta powoli wychodziłem, zostało chyba około minuta do końca walki, wyszedłem, pozycja boczna, jedną rękę włączyłem prawym kolanem, krucyfiks i już obijałem go, on próbował wyjść, no ale wiadomo, tak jak rozmawiałem z nim wcześniej, znaczy po walce, różnica sił i różnica kilogramów, bo jednak ja robiłem wagę i wczoraj te 4 kilo poszło do przodu, nie? No właśnie. Powiedz mi, zobacz, jak sparują. Głupie miejsce sporo, no ale nie. A w sumie jedyne. Ale jak głośno. Tak, to hop. Słyszałeś swój narożnik? Tak, i właśnie chciałem bardzo jeszcze raz podziękować Oskarowi Herczykowi i Pablo, bo naprawdę słyszałem wszystko, dosłownie słyszałem wszystko, co mówili i wyjście z tego trójkąta to jest naprawdę ich zasługa, oni mi tego uczyli, ale gdyby mi tego nie mówili, to dalej bym go tam obijał automata, to by tak naprawdę nic nie dało. No a wyszedłem i zrobiłem co właśnie chciałem. Co trzeba zrobić. Zrobiłem co trzeba, dokładnie. A kto cię wspierał dziś? Dzisiaj kto przyjechał? Tak. Przyjechał mój kochany brat Dominik, dziękuję bardzo, i moja dziewczyna Martyna. A powiedz mi, czy przed telewizorem, na ekranie, monitora, kto cię wspierał? Przyjaciele, znajomi, oczywiście rodzina. Całe moje miasto, które serdecznie pozdrawiam, bo jest naprawdę taki ogrom wsparcia, który dostałem z mojego miasta, oczywiście z całej Polski, bo Bary ma większy fanbase, ale też wydaje mi się, że na takich ludzi, którzy no kurde trzymali te kciuki, pisali do mnie, teraz wiadomo, skrzynka jest cała zawalona wiadomościami, ja na wszystko odpiszę oczywiście jutro, pojutrze, bo dzisiaj jakiś mały after, ale ludzie, którzy mnie wspierali, no to oczywiście mama i tata. Mama bardzo się martwiła, ale oglądała. Syn żyje. Żyje i mam się dobrze, mamo. A tata oczywiście ogromne wsparcie. No tata taką twardą ręką mówi, stary, wyjdź i zrób to. Rozpierdol go. No i rozjebałem. Bardzo dobrze. Czyli dziś after, kiedy wracasz do treningów? Wracam do treningu we wtorek. Wracam do treningu we wtorek, ponieważ dzisiaj robimy jakiś after, wiadomo, tutaj nie będzie fajerwerków. To też jest jedna wygrana i nie ma co spoczywać na laurach. Teraz chcę, bo zrobiłem sobie troszkę przerwę na przykład od TikToka, ponieważ naprawdę w 100% oddałem się treningowi. Teraz znowu wracam na najwyższe obroty, lecę z YouTube'em. Od wtorku treningi, studia, YouTube, TikTok, media. No i lecimy, no droga do fejmu. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, tak? Kontrakt chcesz z fejmem? Bardzo chcę kontrakt z fejmem, po to tu jestem. A przeciwnik, masz kogoś na oku? Znaczy, no tak jak mówię tutaj, tak naprawdę wszystkich chłopaków bardzo polubiłem, jakby naprawdę no, nie mamy żadnego kwasu. Niektórych nie znam, z niektórymi gadałem dosłownie raz w życiu, ale przepraszam tutaj, mój brat, kobitka, pozdrawiam was serdecznie, właśnie przed chwilą to robiłem. Tak, i o czym mówiłem jeszcze raz, przepraszam, bo trochę mnie strapowało. Że nie masz konfliktów. A no, że nie mam tu z chłopakami żadnego konfliktu. Wydaje mi się, że taka walka, którą ludzie chcieliby zobaczyć, no to Kuba trenuje, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, no on trenuje na siłowni, jest fajnie nabity, no tylko, że Kubę znowu też lubię, a chciałbym dostać przeciwnika, z którym te relacje może nie będą aż takie super, no bo wiadomo, że ludzie chcą zobaczyć show. Życzę ci owocnych treningów, no i mam nadzieję, że zobaczymy niedługo cię ponownie w arenie, w basenie. W basenie, dokładnie. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że niedługo się tam zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.